Podobna do wykorzystania broni masowego rażenia, mówi Andrii Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. Karygodny czyn, atak na tysiące bezbronnych mieszkańców, to już szef NATO Jens Stoltenberg. Zachód potępia wysadzenie przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy. Zagrożonych powodzią jest kilkadziesiąt miejscowości położonych wzdłuż rzeki. Największa z nich to Cherson. Wypływ wody ze zbiornika kachowskiego potrwa od 4 do 6 dni, mówi Radiu Z profesor Stanisław Rybicki z Politechniki Krakowskiej. Co będzie wypływało przez tą wyrwę, to jest ponad 1,5 tysiąca metra sześciennych. Na sekundę, to jest obłędna ilość wody, wylatuje do rzeki, narusza umocnienia brzegowe, rozlewa się na szerokości tej doliny i ta fala będzie pochłaniać coraz większe tereny i stanowi zagrożenie dla większej ilości osób. Swoje domy będzie musiało opuścić nawet 17 tysięcy osób. Według ukraińskiego wywiadu zaporę wysadziła rosyjska 205. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych. Działania Rosjan były w centrum uwagi na szczycie bukaresztańskiej dziewiątki w Bratysławie. Chcemy większej obecności natowskich sił na wschodniej flance i magazynów broni, mówił prezydent Andrzej Duda. Chcemy, żeby w miejsce batalionowych grup bojowych pojawiły się brygadowe grupy, aby to nie było uzupełnienie sił w sytuacji zagrożenia, ale by ta obecność była stała i to jest właściwie nasz, śmiało można powiedzieć, wspólny postulat. W lipcu szczyt NATO w Wilnie. Wszystko, co istotne. Czy główne partie opozycji mogą stworzyć po wyborach koalicję z Konfederacją? Dyskusję w tej sprawie otworzył dzisiaj w Radiu Z wicemarszałek PSL-u Piotr Zgorzelski. Powiedział, że pod pewnymi warunkami nie wykluczałby tego. Do tych słów odniósł się prezydent Warszawy i jeden z liderów Platformy, Rafał Trzaskowski. Mam nadzieję, że my będziemy tworzyli rząd ze wszystkimi tymi partiami, które uznają demokrację i które chcą zachowania praworządności i które nie nawołują do nienawiści, a niestety takie wypowiedzi się zdarzały politykom Konfederacji. W najnowszym sondażu Ibris dla Radia Z Konfederacja popiera prawie 13,5% ankietowanych. I między innymi o tym w rozmowie z naszym gościem. Ale nie tylko. Oddajemy już głos Beacie Lubeckiej. Dzień dobry. Gościem Radia Z jest Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji i członek partii Nowa Nadzieja, której liderem jest Sławomir Mentzen. No i w przeszłości poseł Kukiz 15. Dzień dobry. Dawno temu też było, ale było. Pamiętam. Dzień dobry pani. Jakby to było dziś. Dzień dobry państwu. Prezydent wygłosi dziś orędzie wieczorem. Czego się pan spodziewa, że co usłyszymy od prezydenta? Że będzie na przykład, nie wiem, namawiał do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość jednak zajęło się tą jego nowelizacją ustawy o komisji weryfikacyjnej? No nie wiem, trochę strach się bać już, bo pan prezydent sobie co drugi dzień sam zaprzecza. No najpierw podpisuje ustawę, oczywiście niezgodną z konstytucją, jako doktor prawa. Kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego na kontrolę następczą. Po paru dniach i uwaga, protestach międzynarodowych, bo i Departament Stanu USA i Unia Europejska się odezwały, pan prezydent nagle składa swoje poprawki. Te poprawki nie wiadomo, czy będą poddane w ogóle pod głosowanie w Sejmie, czy nie. Pan prezydent będzie się starał to wymusić. No, niestety pan prezydent w czasach, w których Polska, Polacy potrzebują silnych, odpowiedzialnych liderów, pokazuje się jako osoba słaba i niesamodzielna. A co zrobi Prawo i Sprawiedliwość? Czy rzeczywiście pochyli się nad tą ustawą, czy po prostu załaduje do tak zwanej sejmowej zamrażarki i komisja weryfikacyjna w takiej postaci, w jakiej to uchwaliła sobie sejmowa większość, czyli Prawo i Sprawiedliwość i przystawki, zacznie działać? Myślę, że włoży to do zamrażarki sejmowej. Nie wiem, czy komisja będzie działała, pewnie to badają, zastanawiają się, czy ją uruchamiać, czy nie, a pan prezydent będzie starał się za pomocą weta wymusić uchwalenie tej ustawy. To jest taki, moim zdaniem, już czas dogorywania Prawa i Sprawiedliwości, który jest partią coraz bardziej zdemoralizowaną. Członkowie myślą raczej o uwłaszczaniu się na majątku publicznym, a nie o działaniu na rzecz Polski i Polaków. Dlatego Konfederacja jako ugrupowanie ideowe rośnie. To zapytam za chwilę, czy Konfederacja mogłaby współrządzić na przykład z pozostałą częścią opozycji, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, no to zapewne pan wie, że Sąd Najwyższy dzisiaj uznał, że no, uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych szefów CB, ale także Macieja Wąsika. No i wychodzi na to, że Mariusz Kamiński powinien stanąć przed sądem. Jak uzasadniał jeden z sędziów, sprawozdawca mówi, tak, uzasadniał. Prawo łaski może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. Stosowanie prawa łaski przed prawomocnością wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Tyle, że w piątek przecież Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski, ta prerogatywa, która przysługuje prezydentowi, nie podlega żadnej kontroli. Wystarczy wejść na stronę internetową pana prezydenta i tam można przeczytać, że to są rady dla obywateli, którzy chcieliby wystąpić o prawo łaski, że prawo łaski przysługuje w momencie prawomocnego wyroku. Tak? W związku z tym to, co pan prezydent zrobił z panem Kamińskim
i jego kolegą, to po prostu zadziałał w interesie swojej grupy politycznej. I to jest prywatyzacja prawa. To jest coś, czemu Konfederacja się sprzeciwia. To znaczy, nam się nie podoba. Ale jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, to pan też tutaj dołożył swoją cegiełkę, kiedy pan był jeszcze w Kukiz 15. Tak? A jaką? A nie? Nie głosował pan jednak za zmianami na przykład w KRS-ie? Głosowałem przeciwko wszystkim zmianom systemowym, które proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, dlatego, że jako prawnik nie mogę się zgadzać na tworzenie chaosu w wymiarze sprawiedliwości. No, ale posłowie nawet... Kukiz 15 przykładali do tego Nie, panie redaktor. Nawet jeżeli uważam, że z polskim wymiarem sprawiedliwości są olbrzymie problemy. W sensie mamy zbyt długotrwające sprawy, mamy niesprawiedliwe wyroki i tak dalej. I ludzie to wiedzą, przedsiębiorcy to odczuwają na co dzień. Natomiast rządy Prawa i Sprawiedliwości nie bardziej... prowadziły pozytywnych zmian. Nie, pogorszyły sprawę. No. Pogorszyły sprawę. Natomiast problem i z PiS-em, i z Platformą jest taki, że oni podchodzą do zmian w wymiarze sprawiedliwości w sposób personalny, a nie systemowy. To znaczy oni po prostu chcą mieć swoich i jedni, i drudzy sędziów na telefon. A Konfederacja chciałaby reformy systemowej wymiaru sprawiedliwości, zbliżenia do obywateli, poddania kontroli obywateli bardziej. A sądzi pan, że Mariusz Kamiński stanie przed sądem? Stawi się przed sądem, jeśli rzeczywiście proces zostanie wznowiony? Nie wiem, to jest tak, że po prostu przez tą wojenkę popisową ta polska debata publiczna jest jak pies, który goni swój własny ogon. Ja pamiętam dokładnie 7 lat temu, dokładnie to samo komentowałem, bo wtedy też... Ale ta sprawa powróciła, no więc... Tak, ale dokładnie w tym samym kontekście, bo wtedy sąd pytał Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy też powiedział, prawda, że prezydent nie miał prawa użyć prawa łaski przed wyrokiem prawomocnym. Tam by się nic nie stało, gdyby prezydent poczekał troszkę dłużej. Natomiast mnie bardziej interesuje to, że jestem przedstawicielem Konfederacji, która chce rozliczyć afery i jednej, i drugiej strony. To znaczy zarówno afery wcześniejsze Platformy, takie jak afera hazardowa, Amber Gold, czy kradzież 150 miliardów złotych z OFE, oszczędności emerytalnych Polaków, nie zapominajmy o tym, i później afery wszystkie Prawa i Sprawiedliwości, takie jak afery związane z lockdownami, respiratory, maseczki, prawda, kupowane w dziwny sposób, wszystko to, co doprowadziło do gigantycznej drożyzny, inflacji. Tam prokuratura miała wszczynać śledztwa, tak? No trzeba uzdrowić nasze państwo, ale jeżeli mówimy o Wąsiku i o Kamińskim, to dotyczy afery gruntowej na przykład, tak? Związanej z Andrzejem Leperem, z prowokacjami. No i za to też zostali skazani. A Konfederacja proponowała powołanie komisji śledczej w Sejmie. No, minęło 12 lat już od śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach Andrzeja Lepera i sprawa jest niewyjaśniona. Może Sejmowa Komisja Śledcza powinna się taką sprawą zająć. No to pytanie. Koalicja z pozostałymi partiami opozycyjnymi. Czy to jest możliwe? Też o to pytają słuchacze. Konfederacja jest w tym momencie jedyną realną opozycją, ugrupowaniem wolnościowym, wolnorynkowym, które chce niskich, prostych podatków. Chce, żeby Polacy zarabiali więcej. I ergo, ale ja pytam, w związku z tym... Zadaję proste pytanie. Prostszego nie można... Ale czasami zdanie jest złożone. A pan jednak opowiada, lansuje po prostu, żeby chwali swoją partię. No trudno, żebym nie chwalił, jeżeli to jest partia, która w tym momencie jako jedyna odpowiada na oczekiwania tak, Polaków. Nie. Nie wejdziemy w koalicję ani z PiS-em, ani z Platformą, dlatego że to są partie sprzeczne naszemu programowi. A my nie jesteśmy w polityce w odróżnieniu od nich dla stołków, tylko po to, żeby realizować nasz program niskich, prostych podatków. Chcemy obniżyć Polakom podatki. Oni nie chcą, oni chcą podnosić. Oni są za 800+, oni są za bardzo niesprawiedliwymi kredytami 0% czy 2%. Oni są dla rosnącymi przywilejami dla Ukraińców. Panie pośle, tak? Komu my nie się muszę na to panu nie zgadzamy. Żeby realizować swój program, trzeba być w rządzie. Trzeba rządzić. To ja pani redaktor wytłumaczę, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że Konfederacja miałaby powiedzmy 15% i 60 posłów, to wtedy bez nas jest bardzo trudno stworzyć większość rządową. I wtedy wejdziecie w jakiś alians, rozumiem, tak? Wtedy my kładziemy nasze projekty niskich, prostych podatków, które już dr Sławomir Mentzen ogłosił, pierwsze trzy, i mówimy... Czyli 12% podatek PIT, tak? 12% podatek PIT, kwota wolna od podatku, 12-krotność pensji minimalnej. I to jest bardzo ważne, czyli jak politycy podnoszą pensję minimalną, to od razu rośnie dla Polaków kwota wolna od podatku. Ulga kredytowa dla tych, którzy chcą zaciągnąć kredyt na mieszkanie lub już spłacają. I to byłby ten warunek zaporowy, rozumiem. Jeśli tych postulatów nie będziecie w stanie spełnić, to my absolutnie nie wchodzimy w żaden alians my z opozycją. My w ogóle nie chcemy wchodzić w koalicję rządzącą ani z PiS-em, ani z Platformą, bo uważam, że to są partie, które zadłużają Polaków, wywłaszczają ich z własnych to może pieniędzy. W takim razie
z trzecią drogą mogliby się uwłaszczają się na majątku publicznym. Ale przecież, panie redaktor, powiedzmy... Znaczy, Piotr Zgorzelski powiedział, że nie wyklucza rządowej koalicji z Konfederacją, ale pod pewnymi warunkami. Czyli tak, Bosak tak, Mentzen tak, pewnie Tyszka też tak, ale Braun nie. Ale on nie może sobie wybierać. To jest tak, ja bym chciał, żeby Polacy zrozumieli i żeby tak się ukształtowała scena polityczna do jesieni, w sposób odpowiadający po prostu rzeczywistości. Czyli mamy tak, PiS z przystawkami, PO z przystawkami i Konfederacja. I to jest moim zdaniem uczciwe postawienie sprawy Polakom. Dlatego w tym momencie kibicuję Tuskowi, żeby pożarł trzecią drogę, drogę donikąd, czy lewicę. Mówi tak jak pan, jak Prawo i Sprawiedliwość. Też, Prawo i Sprawiedliwość chyba też ma takie aspiracje. No ale to tyle w części internetowej. Ten podział na scenie politycznej. A w części internetowej zapytam, czy pan Grzegorz Braun psuje wizerunek Konfederacji. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji od niedawna, ale jednak i członek... No, ponad pół roku. O, no to faktycznie, kawał czasu, można powiedzieć. Ale pierwszy raz w życiu jestem członkiem partii politycznej, Nowej Nadziei. No bo Kukiz 15 nie był partią politycznej, tylko był ruchem społecznym, bo Paweł Kukiz, zresztą chyba pan mu też to chyba doradzał, żeby jednak nie zakładać partii, ale może tak, tak nie było. A niedzielny marsz 4 czerwca to jest pana zdaniem sukces Donalda Tuska? Czy nie? Pewnie tak. To znaczy sukces w podporządkowaniu i ośmieszeniu Kosiniaka, Kamysza, Hołowni. Oni zostali ośmieszeni? W jaki sposób? No nie wiem, czy słyszała pani tę historię, to ja już nie będę dobijał leżących, natomiast to sami przedstawiciele Platformy się z nich śmieją, że mieli wystąpić na tym marszu i nie dotarli. Natomiast powiem w ten sposób, no my jesteśmy zwolennikami wolności, również wolności demonstrowania. A dlaczego nie poszliście w tym marszu właśnie? Już tłumaczę. To znaczy, ja tam wiem, że ludzie maszerowali niektórzy nie tylko, prawda, w poparciu, z poparciem tej czy innej opcji, ale po prostu no, przeciwko temu, co się dzieje z państwem, co robi z państwem Prawo i Sprawiedliwość. No tutaj ewidentnie problem jest jednak taki, przesądził o tym, że też o tej frekwencji przesądził pan prezydent tym podpisem pod ustawą o komisji weryfikacyjnej. Tak. Na ostatniej prostej zdecydowanie jakby zmotywował... Jeszcze ten spot Prawa i Sprawiedliwości, możliwe, że Auschwitz to... też dołożył do tego, też no, przyczynił się do tego, natomiast, że rzeczywiście ludzie się zdenerwowali. Jakby, no, mam obowiązek też, chociaż uznając prawo i szanując prawo uczestników tego marszu do demonstrowania przeciwko PiS-owi, no to warto pamiętać o pewnej hipokryzji, która tkwiła u założenia. Bo jeżeli Donald Tusk wychodzi i mówi, że on chce przeciwko złodziejstwu i drożyźnie protestować, to mi się trochę śmiać chce, przepraszam bardzo. No, mówiłem już o tym, jak ukradł Tusk 150 miliardów złotych oszczędności emerytalnych Polaków. No przypominajmy, o tym to jest ważne. A później, jeżeli chodzi o tą drożyznę, czyli gigantyczną rzeczywiście inflację, to kto był za lockdownami? Tusk również i Platforma popierały wszystkie lockdowny, zamykanie biznesów, zamykanie ludzi, dzieci po domach i później uruchomienie prac drukarskich w NBP i rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, a to jest źródło druk pustego pieniądza, to jest źródło inflacji, tak? Także PiS z Platformą się niczym właściwie nie różnią programowo, oni się ścigają w rozdawnictwie. Ale jak Tusk cynicznie lidera, podjął decyzję w tym momencie, że on będzie się licytował na słucham wszystkie... Ale jak słuchałam waszego lidera, to odnosiłam wrażenie jednak, że... Dla niego Platforma Obywatelska jest jeszcze gorsza niż PiS. Tak wynikało z jego wystąpień. Dla nas PiS, PO jedno zło. To, co ludzie często krzyczą na różnego rodzaju wiecach, to jest prawda. Dlaczego my musimy, znaczy my, Polacy, dlaczego muszą cierpieć z powodu personalnych animozji, nienawiści dwóch starszych panów Kaczyńskiego i Tuska? Oni naprawdę powinni być już na emeryturze politycznej, bo na faktycznej emeryturze są. Oni się niewiele różnią programowo, natomiast walczą o władzę, nienawidzą się i przez to nakręcają nienawiść w społeczeństwie. Zamiast dyskutować o sprawach fundamentalnych, o sprawach reformy edukacji, o sprawach reformy ochrony zdrowia, o sprawach takich, że zmienia się kształt naszego społeczeństwa poprzez bardzo szybką imigrację, my rozmawiamy w tym momencie o potyczkach między dwoma emerytami. Wysłuchałam takiego wystąpienia Sławomira Mentzena, kiedy jeszcze nie był liderem Nowej Nadziei, ale był w Partii Wolność. I on tam wtedy, podpierając się jakimiś badaniami, które zamawiano, opowiadał audytorium, które tam się zgromadziło, jak właściwie dotrzeć do wyborców i do jakiego wyborcy dociera ówczesna Partia Wolność, teraz to Nowa Nadzieja, jak rozumiem, czy też Korwin stał się Nową Nadzieją. Mhm. Przecież to mu opowiadał, że przede wszystkim marketing.
Czyli, no, że trzeba, przepraszam bardzo, ale na przykład uderzać do, mówię, do, uderzać oczywiście, w, to jest taki skrót myślowy, uderzać do tych wyborców skrajnych, czy radykalnych, czyli albo na prawo, albo na lewo. No tutaj okazało się, że ten elektorat narodowo-konserwatywny jest najbardziej adekwatny, jeśli chodzi o partię ówczesną Wolność. I jakie do tego trzeba dobrać narzędzia generalnie? No i wtedy wystąpił z tą piątką. No dobrze, to że było... trzeba po prostu przede wszystkim to, działać to na było emocje, rzeczywiście wystąpienie, na emocje, a nie operować faktami, liczbami. Okay. Od tego czasu minęło 4 czy 5 lat. To był 2019 rok. No, no to minęło. Przed kampanią, to minęły, w kampanii do parlamentu. To minęły 4 lata. Wszyscy się uczymy, dorastamy, mądrzejemy. Aha, i proszę zauważyć. Sławomir Mentzen teraz zmądrzał, tak? Sławomir Mentzen wyrósł na jednego z najważniejszych polityków w Polsce i najbardziej popularnych. Nie, no, na pewno jest popularnym TikTokerem. To ja, tak, to na pewno. Ja byłem teraz na piwie z Mentzenem w Trójmieście w sobotę. I tego też nie rozumiem. Jak można promować alkohol? Poznałem mnóstwo wspaniałych osób z mojego okręgu wyborczego nowego. Skąd będę startował? Skąd będę startował? Z Gdyni, Słupska, Chojnic, Bytowa, chociaż jestem z Warszawy, Wejherowa i tak dalej. Bardzo ich wszystkich serdecznie pozdrawiam. I powiem pani w ten sposób, pani redaktor, proszę trzymać emocje na wodzy. Ja jestem, czy ja tu wyglądam rozemocjonowana? Powiem pani tak, nie nadążamy z wynajmowaniem coraz to większych sal. Tyle ludzi przeróżnych, ale czekających na zmianę w Polsce, potrzebujących tej nowej nadziei, przychodzi na spotkania ze Sławomirem Mentzenem. Sławek. Znaczy, przepraszam, ze swoich prywatnych pieniędzy płaci za te wszystkie występy? Tak mi się wydaje. Proszę skierować, ja mogę dowiedzieć się, przepraszam, nie wiem, jak to wygląda. No bo ostatnio właśnie chociażby to, o czym pan wspomniał, że to była wizyta w Trójmieście, nie wiem, czy to był Gdańsk, Gdynia, Klub Wolność. Tak. Tam jak się wchodziło, to była taka wielka figura Lenina, też nie wiem. Mnóstwo, generalnie, nie wiem, czy to bardzo długa kolejka. Dzisiaj jest Sławek Mentzen w Białymstoku, jutro jest w Bydgoszczy, w przyszłym tygodniu Łódź i południe Polski, Katowice, Kraków i tak dalej. Mnóstwo młodych, wspaniałych ludzi przychodzi. Dlaczego to ma być z piwem w tle? Przecież piwo jest tak samo jak alkohol. Niektóre piwa mają 12%. Ale, picie piwa w dużych ilościach jest tak samo szkodliwe jak alkohol. Ale my młodych, my nieletnich nie zachęcamy do spożywania alkoholu, a wszystko z umiarem, wszystko dla ludzi, prawda? No, jeżeli dorosły człowiek ma ochotę napić się piwa i podyskutować o polityce, ekonomii, posłuchać mądrego człowieka, wiem, no to... chcę pokazać, że taki spojak jest, tak? Taki spojak, piwo, nawet nie wino, ale powiem nie pani tak, to nie jest pierwszy raz w historii, gdzie coś takiego się dzieje. Na przykład w Niemczech jest mnóstwo tego typu imprez w Bawarii piwno-politycznych. Myślę, że to nie jest ale w kampanii problem. Wyborczej też ja zachęcam, są triki, tak? Zachęcam panią redaktor, żeby pani się przyszła kiedyś na spotkanie na piwo z Mentzenem. Naprawdę, warto. Bardzo ciekawe wykłady. No to jest ciekawe. Ile wynajęcie sali kosztuje generalnie? I pan mówi, że za to płaci sam Mentzen. No musi to pani zapytać organizatorów. Ja myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Sztab Sławomira Mentzena. Mhm. Czyli tam muszę kierować swoje zapytania. Łatwiej pani dojście, jak pani mówi. O, no to bardzo mnie cieszy, bo jestem ciekawa generalnie. No przecież... potem będziecie pytanie, myślę, że nie tylko ja jestem ciekawa, ale nie skąd te pieniądze i no, mnie się to jednak tak średnio podoba z tym piwem. Zresztą był też taki filmik, ktoś nagrał waszego lidera, no w stanie wskazującym jednak. Rozumiem, że to było takie zmęczenie materiału, tak? Po jednym ze spotkań. No widział pan ten film na pewno. No widać ewidentnie, że Mentzen jest tam, no, mówiąc delikatnie, wczorajszy. No, w stanie wskazującym po prostu. Nie wiem, wie pani... Jest na dużym rauszu. No. Sławomir Mentzen prowadzi długie rozmowy z naszymi wyborcami, z osobami, które nam pomagają. I się zmęczył w związku z tym. Możliwe to było po długich rozmowach, po wystąpieniu, na którym byłem też po piwie z Mentzenem w Warszawie. A dlaczego nie można nagrywać tych wystąpień? Bo tam słyszałam taki właśnie, obejrzałam jeden z fragmentów, ale tylko tam... to był tylko początek, gdzie można było słyszeć, że nie wolno tego nagrywać. Zdjęcia tak, ale nagrania nie. Bo myślę, że chodzi o to, że wartość tego doświadczenia tkwi w tym, że się tam przyjdzie, pobędzie z inteligentnymi, fajnymi ludźmi. Polityka to jest sztuka tworzenia wspólnoty i to Konfederacji i Nowej Nadziei coraz lepiej wychodzi. Tak? My nie mamy do dyspozycji wielkich mediów, czy to prywatnych, czy to finansowanych z kieszeni podatników. My nawet mamy banań od roku w TVP.
Jarosław Kaczyński osobiście podjął decyzję, że żaden polityk Konfederacji nie może występować w telewizji polskiej. Jarosław Kaczyński podjął osobiście decyzję. Bo ja wiem, jak to funkcjonuje. Bardzo dobrze to wiem. I ja myślę, jestem bardzo zdziwiony, że PO, PSL, Hołownia, Lewica nie protestują przeciwko tak drastycznemu złamaniu zasady pluralizmu demokratycznego. Przecież to... A panu by tak zależało, żeby występować w telewizji państwowej? Wie pani, no bardzo chętnie bym dotarł do tych ludzi, którym robią tą propagandą pisowską wodę z mózgu i powiedział im parę słów prawdy. Powiedział o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zadłuża ich, w jaki sposób ich wywłaszcza z ich własnych pieniędzy, w jaki sposób uwłaszcza się na majątku publicznym. Ale jest to willami plus internet, innymi. No, powiedziałbym o tym, że nikt Polaków nigdy nie zapytał, czy chcą płacić za 500+ czy 800+ dla Ukraińców, czy chcą dla obywateli obcego państwa. Powiedziałbym, że wystarczy, że pracownik z obywatel Ukrainy popracuje miesiąc w Polsce i należy mu się, uwaga, emerytura minimalna w wysokości 1400 zł, czyli państwo polskie, czyli podatnicy dopłacają 1000 zł. Krzysztof Bosak o tym mówi na jednej z konferencji prasowej, ale czy to już jest przesądzone generalnie? Czy to jest po prostu, że wam się to wydaje? Czy to jest zapisane w jakimś rozporządzeniu? Dlatego warto śledzić to, co mówi Konfederacja. Niech pani zajrzy do internetu, ja pani redaktor to z przyjemnością wyślę. Ja składałem w tej sprawie interpelację jakieś 6-7 lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. To jest, że było śmieszniej, umowa podpisana przez rząd Tuska, konkretnie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, tylko że od tego czasu sytuacja się zmieniła. I powtarzam, to jest tak, jeżeli pracownik z Ukrainy przepracuje choćby chwilę w Polsce... Ale to dotyczy tylko pracowników z Ukrainy? Tak, bo to jest umowa polsko-ukraińska. I jeszcze za czasów rządu Tuska, tak? Tak, przez Kosiniaka-Kamysza. I osiągnie wiek emerytalny, otrzyma emeryturę minimalną na Ukrainie, ona tam jest 300-400 zł, to polski podatnik dopłaca mu 1000 zł do minimalnej emerytury. I teraz PiS z Platformą ręka w rękę zmieniają nam kształt społeczeństwa, zapraszając mnóstwo imigrantów i nie dyskutują z Polakami o kosztach. Ja nie jestem przeciwny imigracji ludziom, którzy chcą tutaj uczciwie pracować, ale nie zgadzam się... I uczciwie pracują. Pani redaktor, no... 500+, żeby dostawać, nie trzeba pracować. Dobrze, ale to w takim kapitał rodzicielski, 12 tysięcy złotych, już pani powiem, 12 tysięcy złotych kapitału rodzicielskiego, nie trzeba pracować. Ostatnio minister Buda, nie wiem czy pani słyszała, powiedział, że zachęca wszystkich obywateli Ukrainy do brania kredytu 2%, tego taniego kredytu. Teraz jest sytuacja taka. Wielu naszych słuchaczy spłaca kredyt. Ciężko pracuje, żeby spłacić kredyt hipoteczny. Prawda? Ewentualnie spłacili kredyt. Ci wszyscy ludzie będą musieli kiełbasę wyborczą Kaczyńskiego i Tuska, czyli kredyt 2% nie tylko finansować, ale jeszcze finansować dla obywateli obcego państwa. Dobrze, ale i teraz dlaczego? Podsumowując ten przydługi wywód. Czy powinny być pewne świadczenia związane z obywatelstwem? Dobrze. Czy my w tym momencie rozdajemy wszystkim? Ja rozumiem, że w takim razie Wielka Brytania też powinna na przykład wyrzucić Polaków, którzy tam się osiedlili, tak? Też tam kupili domy, mieszkania, pracują tam, odprowadzają podatki, tak? I tam będą też po prostu podbierali emeryturę. Pani wie, że Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, prawda? No wiem. No, okej. Okay. Pani wie... A Wielka Brytania też już nie jest w Unii Europejskiej. Ale była. Ale już nie jest. Ale wtedy była kwestia świadczeń wzajemnych, tak? Ja bardzo żałuję, że tylu Polaków zostało wypchniętych przez rządy Tuska i Kaczyńskiego za granicę. Mam nadzieję, że jak Konfederacja będzie rządzić, to może wrócą. Natomiast z Ukrainą jest zupełnie inna sprawa. Ja nie jestem przeciwny pomocy humanitarnej. Natomiast uważam, że skandalem jest to, że Polacy nie zostali zapytani o to nigdy. I jak ja próbuję o tym czasami powiedzieć, to strasznie krzyczą przedstawiciele i lewej, i prawej strony, że jak to. Pani redaktor, tak to, dlatego że to są pieniądze Polaków. Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. W związku z tym dyskutujmy poważnie o tym, czy Polacy zgadzają się na świadczenia dla obywateli obcego państwa w momencie, jeżeli ci ludzie nawet nie pracują. Ale Ukraińcy są akurat teraz w bardzo trudnej sytuacji. No, na ich terenie, w ich państwie toczy się wojna generalnie, rozumiem, więc no. Powinniśmy jednak pomagać. Pani redaktor, kierunkowo się zgadzam, ale jakieś granice powinny też być. Tak? I o tych granicach powinniśmy, jeżeli jesteśmy państwem demokratycznym, jeżeli szanujemy pieniądze Polaków, uczciwie dyskutować. Tak? Dlaczego my oddajemy nasze samoloty i czołgi za darmo, a Czesi i Słowacy są na tyle sprawni międzynarodowo, że dostają w zamian za to ekwiwalent albo rekompensatę naszych sojuszników? A no ja tego nie rozumiem. No to tego ja już nie wiem. Dlaczego my jesteśmy zawsze na szpicy, zawsze, prawda, nasi rządzący
chętni rozrzucać nie swoje pieniądze. No tak, tylko że tak się składa, że wojna toczy się w Ukrainie, a my prawdopodobnie bylibyśmy następni na celowniku. No to jest argument wieczny Prawa i Sprawiedliwości. Ale czy on jest chybiony pana zdaniem? Nie jest. Nie wiemy tego. No. Jesteśmy członkami NATO, Ukraina nie jest członkiem NATO. Ja powtarzam, Konfederacja jest za tym, żeby Ukraina jak najszybciej odsunęła Rosję jak najdalej od swoich granic. Po to między innymi, żeby uchodźcy mogli tam wrócić, tak? Natomiast są też granice tego, co Polacy są w stanie wytrzymać, jeżeli chodzi o pomoc. Proszę zauważyć, że Ukraina już w tym momencie, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe, ciąży coraz bardziej ku Niemcom i Francuzom. Zobaczy pani, co będzie, jak zacznie się kiedyś odbudowa Ukrainy. Kto będzie na tym korzystał? Mój zarzut do rządzącego ugrupowania jest taki, że oni są po prostu nieskuteczni w reprezentowaniu interesów Polaków, prawda? Hurra, do przodu, rozrzucamy nie swoje pieniądze, a później jak dochodzi do czego, to Polacy wychodzą na tym tak, jak wyszliśmy na wojnie w Iraku. Czyli miały być... To powrócę do pytania, które już postawiłam. Czy Grzegorz Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji? No i dlaczego miałby zostać wyrzucony? A co wyczyniło tydzień temu? On nazwał to interwencją poselską, ale wparował do niemieckiego Instytutu Historycznego. Tam po prostu się awanturował, to znaczy wyrwał mikrofon, potem przewrócił głośnik i jeszcze powiedział do szefa Instytutu, żeby się wynosił. Dobrze, to zarysujmy krótko kontekst. Przerywam wykład, to jest Polska, nie będziemy pod niemieckim butem. Tam nie ma zgody na obrażanie Polaków. Tam mówił niejaki pan Grabowski. Pan Grabowski... Naukowiec. Żaden z niego naukowiec jest propagandystą, jest cwaniaczkiem, który sobie wymyślił sposób na życie, że będzie kłamał o historii relacji polsko-żydowskich. Ale na jakiej podstawie pan mówi, że profesor Grabowski... Na takiej podstawie, że jestem doktorem kłamie, historii. Tym bardziej, że jest ceniony w wielu miejscach. Doktorem nauk humanistycznych, który zajmował się tym naukowo przez wiele lat. Zajmowałem się między innymi takimi kłamstwami, jak rozpowszechniane przez Grabowskiego i Grossa. Tak? Zajmowałem się w tym Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Spotykałem się z wieloma wybitnymi historykami ze Stanów i Niemiec. I powiem pani, czym byłem przerażony. Czy to jest właściwy standard, że poseł polskiego Sejmu wchodzi do niemieckiego Instytutu Historycznego i zachowuje się po prostu jak chuligan? No byłem tak to trzeba nazwać. Byłem przerażony tym, jak bardzo pokutuje za granicą, często wśród ludzi inteligentnych, wśród naukowców, ale nie znających się na tym okresie II wojny światowej, jak pokutują mity szerzone przez takich ludzi jak Gross czy Grabowski, mity dotyczące tego, przecież ten Grabowski, zanim Braunu przerwał, on mówił, że polskie podziemie niepodległościowe, czyli AK, bohaterowie naszej historii, mordowali masowo użył Żydów. Masowo, on mówił nawet o setkach tysięcy, panie redaktor, i to wielokrotnie w swoich publikacjach. To jest człowiek, który po prostu wielokrotnie mija się z prawdą i robi to za ciężkie pieniądze, granty, które dostaje od międzynarodowych organizacji. Czy tak powinien zachowywać się poseł polskiego Dobrze, Sejmu, już dążę do tego. Teraz tak, państwo polskie, państwo, którym rządzi w tym momencie PiS, zawiodło, jeżeli chodzi o obronę nas przed tego typu kłamstwami szerzonymi na skalę światową, jeżeli chodzi o udział Polaków w Holokauście. Ja nie mam w zwyczaju używać siły w interwencjach poselskich. Czyli uważam, nie pochwala pan uważam, tego, rozumiem, uważam, tak? że to może nie jest najlepsza forma, ale gdyby nie ta forma, to w ogóle byśmy o tym nie usłyszeli, albo byśmy usłyszeli tylko kłamstwa. No więc nie pochwalam, natomiast wolałbym... Cel uświęca środki, rozumiem. Wolałbym, żeby pani redaktor pytała mnie, czy podoba mi się to, że ludzie uznawani za naukowców kłamią o naszej historii, kłamią, a ja pytam o brukają Grzegorza pamięć, brukają ja pamięć do tego Polaków, pytania, bo to też interesowało słuchaczy, czy Grzegorz Braun szkodzi wizerunkowi Konfederacji? Jak rozumiem, nie szkodzi. Grzegorz Braun to jest człowiek, który płaci kilkaset tysięcy złotych nielegalnych kar nakładanych przez marszałek Sejmu i przez prezydium Sejmu za to, że ośmielił się protestować przeciwko absurdom pandemicznym. W pandemii, przypominam... A dlaczego zaprosił do Sejmu na przykład członków AfD? Takiej partii. Pani wie, że Sejm około roku głosował zdalnie. To było ale coś, ja pytam, dlaczego Grzegorz Braun zaprosił do Sejmu przedstawicieli tej partii AfD, która na przykład domaga się rewizji granic państwowych po II wojnie światowej?
z Polską. Ja nie znam szczegółów. Nie znam, wiem, że tam była przedstawicielstwo młodzieżówki AfD i że Grzegorz Braun wygłosił tam wykład przed pomnikiem AK i przed w Sejmie, przed tablicą z listą ofiar. A chce mi pan powiedzieć, że Niemców, edukował, tak? Niemieckich, tak, edukował. Edukował. Jeżeli IPN tego nie robi i PiS tego nie robi, to taka, czyli rozumiem, że Grzegorz Braun może spać spokojnie, nie w żaden sposób, żaden włos mu z głowy nie spadnie. To jeszcze chciałam zapytać, jak to się stało, że na tym, nie wiem jak to nazwać, event biznesowy Everest, który się był współorganizowany przez Sławomira Mencena, znalazł się najsłynniejszy polski teraz aktualnie sędzia piłkarski Szymon Marciniak. I wystąpił tam jako prelegent. Ja myślę, że to jest oczywiste. W sensie, to była świetna impreza, czysto biznesowa, kompletnie apolityczna. Tam było mnóstwo przedstawicieli, głównie małych, średnich polskich przedsiębiorców. No, ale organizatorem był jednak Sławomir Mencen, który jest znany jednak ze skrajnych poglądów. Jakich skrajnych? Mówi, że nie chcemy homoseksualistów, nie chcemy aborcji, nie chcemy Unii, nie chcemy podatków. To był wykład, już ustaliliśmy, o marketingu politycznym. Ale wtedy Sławomir Mencen mówił wyraźnie, że takimi hasłami będzie się posługiwał. Nie dziwię się sędziemu Marciniakowi, że chciał być na takim evencie ze wspaniałymi ludźmi, wymienić się doświadczeniami, może nauczyć czegoś ludzi młodszych, czy zaczynających swoją drogę biznesową, no bo to jest człowiek, który osiągnął wielki sukces. No ale w swoim pan sędzia przecież wyjaśniał generalnie, że on nie wiedział, w co się pakuje generalnie, został wprowadzony w błąd i on bardzo przeprasza. Wiedział. Wie pani, niestety czasami tak się to nasza rzeczywistość, a właściwie nie nasza, europejska, układa, że ludzie są zmuszani do podpisania czegoś, z czym niekoniecznie muszą się zgadzać. Aha, czyli pan uważa, że sędzia Marciniak został zmuszony do tego, tak? Żeby napisać takie oświadczenie, że pragnę serdecznie przeprosić za moje zaangażowanie, wszelkie krzywdy, jakie mógł spowodować mój udział w imprezie Everest. No, jestem przekonany, że został zmuszony. Natomiast to jakby nie zmniejsza mojego szacunku do niego, podziwiam go za jego karierę. A czy głosuje na Konfederację, czy zagłosuje, czy popiera Konfederację, czy nie, to trudno im powiedzieć. To było wydarzenie biznesowe, nie polityczne. Ale stał za tym Sławomir Mencen. A co się dzieje z Robertem Winnickim? On jeszcze wystartuje w tych wyborach, czy już absolutnie kończy swoją karierę polityczną? Nie wiem, no to jest sprawa zdrowotna, prywatna, nie wchodzę. To życzyłem Robertowi dużo zdrowia i zobaczymy, jak to się rozwinie. No, bardzo bym chciał, żeby wrócił. No bo pan wie zapewne, że w internecie, znaczy na Twitterze to była taka, można powiedzieć, awantura, że aktywista LGBT, Bart Staszewski, mówił o nim, że jest jakiś film, rzekome nagranie z udziałem polityków. Tutaj Robert Winnicki straszył sądem. Ja bym nie chciał schodzić na poziom rynsztoka tego aktywisty LGBT. No mocno pan powiedział, chyba za mocno, zdecydowanie. Myślę, że to jest oczywiste dla wszystkich ludzi, którzy wiedzą, o czym pani mówi. No, jakby nie dbajmy o pewien poziom kultury politycznej. No ale używać takich określeń, no... Nie jestem za. Pytania słuchaczy. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba pozbyć się PIT, CIT, VAT, ZUS, PIS, PO, TVN i TVP. To w takim razie jak ma funkcjonować państwo bez tego PIT-u, bez tego CIT-u, bez tego VAT-u i bez tego ZUS-u? Pyta słuchacz. To jest tweet Sławomira Mencena. Mm-hmm. To jest pewne hasło, pewna prowokacja intelektualna. A, czyli kolejna, tak jak, że nie chcemy... Rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. Że chcemy, nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji. Nie chcemy PIT. Co to znaczy? Chcemy wyższej kwoty wolnej, chcemy niższego PIT-u. Przedstawiliśmy już pierwsze trzy ustawy, tak? To tam dalej było VAT. Nie zgadzamy się na takie rzeczy, jak od 1 stycznia. W tym momencie ludzie to bardzo mocno odczuwają w swoich kieszeniach. Podniesienie o 18 punktów procentowych VAT-u na gaz, energię, ciepło, prawda? To zrobił PiS i jeszcze oskarżał Unię Europejską, że ich do tego zmusza. ZUS dalej jest, tak? ZUS proponujemy od lat, jeszcze ja proponowałem w poprzedniej kadencji, składałem taki projekt dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tak? To jest no to wtedy coś jak takiego... finansować wypłatę emerytur dla aktualnych emerytów i ale to jest, tych, którzy pobierają rentę. To jest, ja przecież to jest solidaryzm wtedy społeczny. Wtedy w ocenie skutków regulacji wskazywałem, że to jest tam od 6 do 9 miliardów, zdaje się. Oczywiście ci ludzie musieliby zgodzić się na taką sytuację, że mieliby sami niższą emeryturę, tak? Natomiast
Mogłoby zabraknąć na wypłatę emerytur aktualnych. Nie zabrakłoby. A to pan wyliczył tak dokładnie? Tak, panie redaktor, dlatego że to byłby olbrzymi bodziec dla działalności gospodarczej w Polsce. Zresztą taki jest system dobrowolnego ZUS-u w Niemczech. No to uczmy się od gospodarek, które sobie dosyć dobrze radzą. I jaki procent tam przedsiębiorców nie płaci tego ZUS-u? To Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wyliczał. To nie jest tak, że u nas zakładamy, że wszyscy by nie chcieli płacić, ale pewnie większość. Natomiast, jeśli mieliby taką możliwość, to myślę, że tak. No, wystarczyłoby nie robić takich głupot, jak to wpuszczenie zboża produkowanego przez korporacje międzynarodowe na Ukrainie i teraz wypłacania 10 miliardów złotych. No to niech pani zobaczy, 10 miliardów pomocy na nagłe i za błędy, za nieudolność pisowską i coś, co by bardzo mocno napompowało polską gospodarkę. Co tam jest dalej? PiS i PO, to chyba oczywiste, że nie chcemy. Tusk i Kaczyński natychmiast na emeryturę, bawić w To jest ageism. Trudno. Myślę, że już wystarczająco zadłużyli Polaków i męczą nas swoją osobistą, i Biden też rozumiem, że też na osobistą emeryturę, nienawiścią. Tak? I tam jest jeszcze TVP. No, oczywiście, że media publiczne finansowane z naszych wspólnych pieniędzy nie powinny uprawiać takiej propagandy, jak uprawiają w tym momencie. No, tylko powinny dążyć do zapewnienia pewnego pluralizmu debaty publicznej. Powtarzam jeszcze raz, Konfederacja jest tam wykluczona. Apeluję do Tuska, Czarzastego, Kośniaka, Kamysza i Hołowni, żeby zaczęli protestować przeciwko tej dyskryminacji Konfederacji w mediach publicznych. Łukasz pyta. Sami wysyłają. Codziennie są. I z PiSu, i z Platformy, i od Hołowni, i z PSL-u, i z Lewicy. Codziennie brylują w TVP. Łukasz pyta, czy Konfederacja ostatecznie podjęła decyzję, co zrobić z takim programem jak 500+. My uważamy, że dużo lepszym rozwiązaniem są ulgi podatkowe, ulgi na dzieci. Mam o coś zapytać, tak? Rozumiem. Liścik pani redaktor dostała. Mhm. No, przepraszam, nie no. Ale to jest, ale o który sondaż chodzi, przepraszam bardzo? Ale jest najnowszy, tak? Rozumiem, tak? Jakiś najnowszy sondaż. No jest najnowszy sondaż. 32% Koalicja Obywatelska, 31% PiS i 10% Konfederacja. To jest sondaż dla TVN-u. Bardziej mi się podoba ten dzisiejszy sondaż dla Radia Z, w którym Konfederacja miała 14%. Ja uważam, że nie ma co się przywiązywać do... Ale przecież patrzycie też w sondaże, nie wierzę, że tak nie jest. Bardziej patrzymy na pewien trend, tak? Czyli na średnią sondażową. No i co z tego trendu wynika? To jest sondaż dla TVN, ja się nie dziwię, zupełnie się nie dziwię. Kolejna partia, której po prostu TVN solą wokół, nie, absolutnie. Nie, ale ja do TVN-u nic nie mam, jak jestem zapraszany, to z chęcią tam chodzę, żeby przekonywać też widzów TVN-u do poparcia Konfederacji. Ale byłem przekonany, że TVN pokaże sondaż, w którym PO wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. No, zobaczmy jeszcze parę sondaży, wyciągajmy średnią. Konfederacja robi swoje, pokazuje Polakom, że jest jedyną realną alternatywą i dla PiSu, i dla PO. Ale to dla pana jest niewiarygodne, czy też niemożliwe, żeby Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość w sondażach? Nie. Może tak się zdarzy. Natomiast dziwny zbieg okoliczności, że bezpośrednio po marszu. A pana zdaniem to, nie wiem, taki efekt marszu to będzie tak naprawdę można będzie zbadać, nie wiem, za tydzień, za dwa? Tak. Za tydzień. Że teraz jest jeszcze za wcześnie, tak, na raczej, tego typu, raczej, tak? Raczej za dwa tygodnie. I jeżeli miałbym spekulować, to efekt będzie taki, że obawiam się, że niestety notowania PiSu się nie zmienią. Natomiast PO będzie zyskiwało kosztem trzeciej drogi, czyli Hołowni, PSL-u i Lewicy. I myślę, że będzie rosła w siłę Konfederacja jako jedyna rzeczywista opozycja w Polsce. Cały czas chwalimy się niemożebnie. Dobrze, program 500+. Prawdę mówię, taki mam obowiązek. Jak to mówił ksiądz Tyszner, jest prawda, to jest prawda i już nie powiem co dalej. Program 500+, to co z nim zrobicie? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby... uważam tak, że ludzie pracujący nie powinni nic stracić, a powinni zyskać dzięki naszej reformie podatkowej. Uważam, że lepszym, skuteczniejszym mechanizmem są ulgi na dzieci. Czyli likwidacja tego programu, i te tak? Zachowujemy. Tak? Natomiast niekoniecznie bezpośrednie transfery. Dlaczego niekoniecznie bezpośrednie transfery? Czy to oznaczałoby likwidację tego programu 500+?
Musielibyśmy zajrzeć finanse publiczne, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ale tak w idealnej sytuacji, jeżeli Polacy pracujący by zyskali, a nie stracili, to uważam, że lepsze są ulgi niż bezpośrednie transfery, zdecydowanie. Tak? Czyli nie obywatele nie powinni otrzymywać 500+, niepracujący nie powinni otrzymywać 500+, dlatego że nie wolno zniechęcać ludzi do pracy. Czyli może w takim razie 500+ dla tych, którzy pracują? Tak, tylko że w formie ulg i na pewno nie powinniśmy podnosić tego do 800, za czym jest Tusk i Kaczyński, czyli starzy dwaj socjaliści, dlatego że nie możemy więcej łupić pracujących Polaków. Już Tusk z Kaczyńskim wystarczająco długo się w to bawił. 13-14 emerytura do likwidacji, czy jednak będzie utrzymana? Byłaby utrzymana, gdybyście współrządzili. No, głosowaliśmy ostatnio przeciwko. Czyli jako do likwidacji, jedyni, tak? Jedyni tym wprowadzeniu na stałe tego świadczenia nazywanego 14 emeryturą, które jest jawną łapówką wyborczą. Znowu sfinansowaną z pieniędzy Polaków, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Mariusz pyta, czy prowadzone są jakiekolwiek rozmowy z wolnościowcami na temat powrotu na przykład pana Dziambora, Sośnierza, Jakuba Kuleszy oraz ewentualnego, że mogliby wystartować z waszych list wyborczych? Nic mi o tym nie wiadomo. Czyli nie ma takich planów i nie będzie? Nie, nie wiem. Ja nie jestem członkiem Rady Liderów. W jakiej przybudówce zamierza się pan umiejscowić, pyta kolejny słuchacz, po przegranych wyborach? To jakieś dziwne pytanie. Nie rozumiem, dlatego że Konfederacja idzie na rekordowe wyniki. Bardzo możliwe, że bez nas nikt nie będzie mógł nic zrobić w Polsce. I tego życzę Polsce i Polakom. No ale przecież pan mówił, że wy nie absolutnie nie, żaden alians z PiS-em ani z Platformą nie wchodzą w grę. Absolutnie. No nie wchodzimy. Czyli rozumiem, że w takim razie nawet jak będziecie mieli rekordowy wynik, pani będziecie po pozycji. Ja to wyłożę jeszcze kawa na ławę raz jeszcze. Nie jesteśmy w polityce dla stołków. Gdybym był w polityce dla stołków, to bym był w PiS-ie albo w Platformie. Jesteśmy, żeby zrealizować nasz program. W związku z ale tym żeby realizować program, wymusić. Trzeba rządzić. Najpierw decydują obywatele. Mam nadzieję, że będziemy mieli duże poparcie na jesieni. I ten mandat społeczny, mam nadzieję, że pozwoli nam wymusić takie reformy jak radykalne uproszczenie podatków i obniżenie ich stawek. To Damian pyta, czy mógłby pan wyjaśnić słuchaczom, w jaki sposób finansowany zostanie ZUS w momencie, kiedy zostaną wprowadzone dobrowolne składki na ubezpieczenie emerytalne? Jak ta dziura zostanie zasypana? My, panie Damianie, przedstawimy dalszą część naszego programu na Wielkiej Konwencji 24 czerwca w Warszawie, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Można się rejestrować na stronie Konfederacji, wejście jest wolne, otwarte. I tam pewnie będzie jakiś element tego programu co do składek, bo na razie przedstawiliśmy tylko ustawy dotyczące PIT-u. Natomiast ale to, co pan Damian pyta... Ale ustawa dotycząca ZUS-u jest gotowa, czy jeszcze nie? Czy się pisze? Ustawa o dobrowolnym ZUS-ie jest gotowa. Mhm. I tutaj przed chwilą już odpowiadałem na to pytanie. Uważam, że to byłby doskonały bodziec, jeżeli chodzi o rozruszanie polskiej gospodarki, co to związane byłoby też z większymi wpływami podatkowymi. Natomiast ten ubytek budżetowy, no on w pewnym sensie też byłby rekompensowany tym, że ci ludzie by później mieli niższe emerytury, musieliby sami odkładać. Natomiast ja jestem za tym, żeby ludziom dawać wolność, a nie traktować się jak dzieci. I jeszcze jedno pytanie. Jak się pan z tym czuje, że pomimo zmiany barw musi się pan tłumaczyć ze słów kolejnego lidera, swojego lidera? Którego? No nie wiem, chyba może chodzi o... Sławomira Mentzena? Nie wiem, może to chyba tak, no on jest liderem, tak? Jest Krzysztof Bosak. Ja się nie muszę tłumaczyć z niczyich słów nikogo z Konfederacji. Czuję się doskonale w ideowym środowisku, które mam nadzieję zrobi na polskiej scenie politycznej rewolucję już na jesieni, a docelowo będzie kiedyś Polską rządzić. I z hasłem nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków w Unii Europejskiej. Takiego hasła nie było. Teraz hasło, pani redaktor, bardzo uważnie śledząca debatę publiczną, nie wie, że jest nowa piątka Mentzena. Nowa piątka Mentzena polega na tym, że standardem dla pracujących Polaków powinien być dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje. Rozumiem, że Konfederacja po prostu jest jak kameleon. To jest nasz program. Po prostu nie, to jest oficjalna piątka Mentzena. Marketing, jak dom, co tutaj grill, zrobić, żeby trawa, wygrać wybory. Dwa samochody. I w związku z tym będziemy zmieniać swoją piątkę w taką, śmaką, każdy owaką, pracujący żeby Polak wygrać wybory. Chcemy, żeby miał szansę zarabiać więcej, i żeby
ludzie zrozumieli, że nie muszą się karmić tylko nienawiścią, którą sączą im Tusk i Kaczyński. Stanisław Tyszka, chciałbym powiedzieć Sławomir oczywiście. Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, członek partii Nowa Nadzieja był z nami. Dobrego popołudnia życzę. Dziękuję bardzo. Pani dziękuję, dobrego popołudnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.